Wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Artur Machen Wielki Bóg Pan 7. Spotkanie w Soho Trzy tygodnie później Austin otrzymał od Williersa liścik z zaproszeniem na popołudnie tego albo następnego dnia. Wybrał bliższy termin i zastał przyjaciela siedzącego jak zwykle przy oknie, jak gdyby pogrążył się w dumaniach nad ospałym ruchem ulicznym. U boku Williersa stał bambusowy stolik fantastycznej roboty, dekorowany złoceniami i farpującymi malunkami, a na jego blacie spoczywał stosik papierów, ułożonych i opatrzonych notkami niczym uładzone akta w piórze pana Clarka. I co, Williers? Udało ci się cokolwiek ustalić przez te minione tygodnie? Tak sądzę, mam tu jedną czy dwie notatki, które wydały mi się naprawdę wyjątkowe, jak też pewne świadczenie, które chciałbym ci potem przedstawić. A mają jakiś związek z panią Bumą? Czyż to naprawdę kroszała widziałeś tamtej nocy na progu jej domu przy Ashley Street? W tej materii nic nie zachwiało moim przekonaniem. Ale ani moje poszukiwania, ani ich rezultaty nie wiążą się szczególnie ze sprawą Kraszała. Dochodzenie przyniosło jednak fantastyczny owoc. Wiem, kim jest pani Beaumont. Jak to, kim jest? Do czego zmierzasz? Chodzi o to, że oboje znamy ją lepiej pod innym nazwiskiem. Jakimże mianowicie? Herbert. Herbert. Austin powtórzył bezwolnie, jako ogłuszony, zadziwiającą informacją. Owszem, żona Charlesa Herberta z Paul Street, Helen Vaughan, z czasów wcześniejszych, a nieznanych mi przygód. Miałeś powód, żeby rozpoznać wyraz jej twarzy. Kiedy wrócisz do domu, zerknij na portret z Księgi Koszmarów Mayricka, a dowiesz się, co wydawało ci się tak znajome. Nie masz na to dowody? Najlepsze z możliwych. Miałem okazję widzieć panią Beaumont, czy może jednak raczej panią Herbert. Gdzieżeś ją ujrzał? Zdecydowanie nie było to miejsce, w którym spodziewałbyś się zobaczyć damę przyjmującą gości na salonach Washley Street przy Piccadilly. Ujrzałem ją, gdy wchodziła do domu przy jednej z najpodlejszych i cieszących się najgorszą reputacją ulic Soho. Co więcej. Umówiłem się tam, choć nie z nią, i zjawiła się punktualnie pod wskazanym adresem. Wszystko to brzmi obłędnie, lecz przecież nijak niewiarygodnie. Pamiętaj tylko, Williars, że widziałem przecież tę kobietę w normalnym otoczeniu londyńskiej socjety, kiedy rozmawiała, śmiała się, piła kawę w najnormalniejszym salonie pośród najnormalniejszego towarzystwa. Cóż, wiesz co mówisz? I owszem. Nie pozwalam sobie, by domysły czy fantazje zwiotły mnie na manowce. Naprawdę, nie spodziewałem się, że znajdę Helen Vaughan, gdy w poszukiwaniu pani Beaumont zanurzałem się w mętne wody londyńskiego życia, ale taki właśnie był rezultat. Niewątpliwie musiałeś zapuścić się w niezwykłe miejsca, Williers. Jeszcze jak niezwykłe, żebyś wiedział, Chyba rozumiesz, że bez sensu byłoby udać się na Ashley Street i zażyczyć sobie od pani Beaumont skróconej wersji życiorysu. O nie. Zakładając, a musiałbym przecież tak uczynić, że jej przeszłość nie należała do nieskalanych, oczywistym był wniosek, iż musiała się podówczas przynajmniej przez jakiś czas obracać w nieco mniej wyrafinowanych kręgach. Jeśli widzimy, że woda strumienia jest zmącona po wierzchu, bez dwóch zdań ktoś wzburzył mu na dnie. Więc udałem się na dno. Zawsze miałem słabość do szukania rozrywki w wypadach w okolice, a tym razem znajomość tych rewirów i ich mieszkańców okazała się nader pomocna. Nie muszą chyba wyjaśniać, że moi tamtejsi przyjaciele nigdy nie słyszeli nazwiska Beaumont. A skoro nie miałem też okazji użyć tej kobiety, nie bardzo jak miałem ją opisać, wskutek tego zabrałem się do poszukiwań okrężną drogą. Ci ludzie mnie znają, parę razy przyszedłem im z pomocą, więc nie mieli oporów przed dzieleniem się ze mną informacjami, tym bardziej, że wiedzą, iż nie mam ani bezpośrednich, ani nawet marginalnych związków ze Scotland Yardem. Mimo to jednak musiałem zarzucić wiele przynęt, nim złapałem upragnioną rybkę. Zresztą z początku nie wiedziałem nawet, że to ta, kiedy miałem już mój łup w saku. Po prostu z wrodzonym upodobaniem do wchłaniania bezużytecznych wiadomości wysłuchiwałem wszystkiego, czym mnie raczono. I tak oto dotarła do mnie wyjątkowo ciekawa historia – Oczywiście, jak można się było spodziewać, zupełnie nie tak, której szukałem. Wyglądało to tak. Około pięciu bądź sześciu lat temu w tamtych okolicach pojawiła się znienacka kobieta nazwiska Raymond. Według opisów moich rozmówców była bardzo młoda, siedemnasto, najwyżej osiemnastoletnia. Bardzo ładna, sądząc po wyglądzie przybyła z prowincji. Błędem byłoby powiedzieć, że w tej podłej dzielnicy, czy wśród tych ludzi, znalazła godne siebie miejsce, bowiem z tego, co usłyszałem, wynika, że nawet najpodlejsza nora w Londynie byłaby dla niej zbyt dobra. Osobnik, od którego usłyszałem te informacje, jak się zapewne domyślasz, bynajmniej nie Purytanin, drżał i walczył z mdłościami, opowiadając mi o niewysłowionych okropieństwach, które jej przypisywano. Mieszkała tam przez rok, może nieco więcej, i znikła równie raptownie jak się pojawiła, po czym powróciła mniej więcej w tym czasie, kiedy wybuchła afera z trupem przy Paul Street. Z początku odwiedzała stare okolice, tylko okazjonalnie. Potem częściej, aż w końcu znów tam zamieszkała na 6 czy 8 miesięcy. Nie ma sensu, żebym wdawał się w szczegóły dotyczące jej trybu życia. Jeśli jesteś ciekaw, spójrz na rysunki w albumie Maryka. Nie kreślił ich z wyobraźni. Następnie znów znikła i tamtejsi mieszkańcy ujrzeli ją ponownie dopiero parę miesięcy temu. Według mojego informatora wynajęła mieszkanie w pewnym domu, który mi zresztą wskazał, i miała zwyczaj odwiedzania tego lokalu dwa, trzy razy w tygodniu, zawsze o 10 rano. Dano mi do zrozumienia, że kolejna taka wizyta przypada na określony dzień w zeszłym tygodniu, dzięki czemu zdołałem znaleźć się na czatach wraz z mym cicerona za kwadrans dziesiąta. Tajemnicza dama zjawiła się punktualnie, gdy zegar zaczął wybijać godzinę. Stałem z moim przyjacielem w bramie, nie na samej ulicy, lecz i tak nas zauważyła i obrzuciła spojrzeniem, które nieprędko zapomnę. To spojrzenie wyjaśniło mi wiele. Zrozumiałem, że pani Herbert i pani Raymond to ta sama osoba. Co do pani Beaumont, to zupełnie wyleciała mi z głowy. Kobieta weszła do domu, który obserwowałem aż do czwartej, wtedy wyszła, a ja ruszyłem w ślad za nią. Zardynowała mi długi spacer, a w dodatku musiałem czujnie trzymać się daleko z tyłu, lecz nie aż tak daleko, by ją zgubić z oczu. Najpierw poszła na Strand, potem do Westminsteru, na St. James Street i wzdłuż Piccadilly. Poczułem się nieco dziwnie, gdy zobaczyłem, że skręca w Ashley Street. Przez głową przeleciała mi myśl, że pani Herbert to także pani Beaumont, lecz wydawało mi się to nieco zbyt nieprawdopodobne. Zatrzymałem się więc na rogu, wciąż mając ją na oku, by ustalić, do którego domu wejdzie. Zatrzymało się przy tej kamienicy z jasnymi firankami, przy tym ukwieconym domu, z którego wyszedł kroszał tej nocy, gdy powiesił się w ogrodzie. Właśnie chciałem odejść, by rozważyć wszystkie te odkrycia, gdy ujrzałem pusty powóz zajeżdżający pod ten dom. Przypuszczałem, że pani Herbert wybiera się na przejażdżkę. Dobrze zgadłem. W związku z tym złapałem dorożkę i kazałem śledzić powóz, aż dojechaliśmy do parku. Tak się złożyło, że spotkałem tam znajomego, więc zatrzymaliśmy się na pogawędkę na ścieżce niedaleko drogi dla powozów, do której ustawiłem się tyłem. Gawędzieliśmy tak przez może dziesięć minut, gdy mój przyjaciel nagle zdjął kapelusz i ukłonił się. Zerknąłem przez ramię i ujrzałem kobietę, którą śledziłem już od rana. Któż to taki? Zapytałem. On zaś odpowiedział: Pani Beaumont mieszka przy Ashley Street. No, po czymś takim nie miałem już żadnych wątpliwości. Nie wiem, czym nie zauważyła, ale nie sądzę. Od razu wróciłem do domu i po namyśle uznałem, iż mam już na tyle mocne dowody, że mogę pójść z nimi do Clarka. Czemu do Clarka? Ponieważ jestem pewien, że Clark zna istotne fakty dotyczące tej kobiety, którymi nie dysponują, ani nawet się ich nie domyślam. I co dalej? Williers poprawił się w fotelu i przez kilka chwil wpatrywał się w Austina z namysłem. Nim odpowiedział... Mój plan jest taki, że wraz z Clarkiem złożymy wizytę Pani Bomą. Ty chyba nie zapuściłbyś się z własnej woli do takiego domu. Nie Williers, nie nie wolno Ci. Poza tym zważ tylko jakie rezultaty. O tym za chwilę. Chciałem tylko dodać, że to jeszcze nie wszystkie wiadomości, którym dysponują. Doczekały się one nadzwyczajnego uzupełnienia. Spójrz na ten zgrabny pakiecik rękopisów. Jak widzisz, zostały spaginowane, a ja zabawiłem się nawet i przeszyłem je figlarną czerwoną wstążeczką. Wygląda prawie jak akt notarialny, co z Rzuć nad okiem. To relacja z rozrywek, jakie pani Beaumont zorganizowała dla wybranych gości. Człowiek, który sporządził ten opis... Zdołał ujść z życiem, lecz chyba niewiele lat minie, nim stanie nad grobem. Lekarze mówią mu, że musiał doznać jakiegoś ciężkiego wstrząsu nerwowego. Ostyn przyjął rękopis, lecz nie przystąpił do lektury. Otworzywszy zgrabny tomik na chybił trafił, zahaczył wzrokiem o jedno słowo, po nim zaś jeszcze frazę i cisnął plikiem papieru w podłogę. Zdjęty serdecznym obrzydzeniem, z powladłymi wargami i strumieniami zimnego potu lejącymi się ze skroni. Zapisz to ode mnie, i Nigdy więcej o tym nie wspominaj. Czyżbyś miał serce z kamienia, człowieku? Przecież nawet koszmar i zgroza samej śmierci myśli kogoś, kto stoi o chłodzie poranka. Na czarnym szafocie, skrępowany zbiciem dzwonów w uszach i czeka już tylko na zgrzyt zapadni. Nawet to nie da się porównać z tym tekstem. Nie będę go czytał. Chyba nigdy już nie zasnął. Proszę bardzo, mogę sobie wyobrazić, co tam widziałeś. Owszem, to makabryczne, ale przecież to nic nowego, to tylko stare misteria odtwarzane w naszych czasach. I na pogrążonych w półmroku ulicach Londynu zamiast pośród oliwnych gajów i winiarni. Wiemy, co się działo z tymi, co ujrzeli wielkiego Boga Pana, a ludzie naprawdę mądrzy wiedzą, że każdy symbol oznacza coś konkretnego, ale nie nic. Faktycznie pod zaiste wyszukanym symbolem, ludzie ukryli niegdyś wiedzę o najpotworniejszych sprawach. Najtajniejszych spośród sił, ukrytych w sercu rzeczy, Tych sił, w obliczu których ludzka dusza musi skurczyć się, obumrzeć, szczernieć niczym ciało, przez które przepuszczony zostanie prąd. Takich sił nie można nazwać, nie można o nich mówić. Nie da się ich sobie wyobrazić. Chyba, że poza zasłoną i pod symbolem. Symbolem, który w większości z nas wyda się staroświecką, poetycką fantazją. Innym może głupią bajdą. Ty i ja jednak, przynajmniej my dwaj, wiemy co nieco o koszmarach, które mieszkają w tajnym sanktuarium żywota, mogą też objawić się w ludzkim ciele. Wiemy, że to, co bezkształtne, może jednak przybrać kształt. Ach, Austin, jak to możliwe, jak to jest, że słoneczny blask nie ciemnieje w obliczu tej makabry, że ziemia nie kipi, i nie rozstępuje się pod takim brzemieniem? Williers kroczył po pokoju, na czoło wystąpił mu rzęsisty pot. Ostyn przez chwilę siedział w milczeniu. Williers zauważył jednak, że jego przyjaciel nakreślił sobie jakiś znak na piersi. Zapytam raz jeszcze, Williers. Ty chyba. Nigdy nie wejdziesz do takiego domu. Nie wyszedłbyś stąd żywy, o nie. Owszem, Austin, wyjdę żywy. I Clark wraz ze mną. O czym ty mówisz? Nie możesz. Nie poważyłbyś się. Chwileczkę. Dziś rano na dworze było bardzo przyjemnie. Wietrzyk niesłzeźwiający powietrze nawet na tej szarej ulicy. Pomyślałem więc sobie, że wybiorę się na spacer. Przede mną rozpościerała się wyraźna, rozświetlona panorama pikadyli. Promienie słońca migotały w szybach powozów i na falujących liściach w parku. Cudowny poranek. Panowie i panie nosili wzrok ku niebu i śmiechali się, czy to idąc do pracy, czy wędrując dla przyjemności, a zafirek dmuchał równie trosko, jak gdyby owiewał łąki w wonny wrzos. Ja jednak czemuś wyrwałem się poza gwar i radosne tłumy i nagle zorientowałem się, że idę cichą, smętną ulicą, jak gdyby odciętał i od słońca i od wiatru, gdzie nieliczni przechodnie snuli się niespiesznie, wahając się na przecznicach i w bramach, jakby nie mogli się zdecydować. Szedłem tam tędy nieświadom nawet, dokąd zmierzam ani skąd się tam wziąłem. Czułem jednak, że coś pcha mnie naprzód, że jak to czasem bywa, muszę zapuścić się głębiej, bo na końcu drogi czeka na mnie niewiadomy jeszcze cel. Kroczyłem więc dalej, obserwując skromną garść klientów u mleczarza, zastanawiając się nad tym, dlaczego w sklepowych oknach. Cisnęły się obok siebie tak rozmaite towary, i groszowe fajki, i czarny tytoń, słodycze gazety i nuty wodewilowych piosenek. Chyba dopiero chłodny deszcz, który nagle mnie przeszył, był pierwszą oznaką tego, że znalazłem to, czego szukałem. Uniosłem wzrok z płyt chodnika i zatrzymałem się przed zakurzonym sklepikiem, na szyldzie którego litery zdążyły już spłowić. A Sadze! Zaczerniły dwustuletnią cegłę muru, zaś okna zarosły osadem mgieł i brudu nieprzeliczonych zim. Zobaczyłem to, czego mi było trzeba. Minęło jednak chyba z pięć minut, nim opanowałem się na tyle, by wejść do środka i poprosić o to spokojnym głosem i z obojętną miną. Myślę jednak, że mimo wszystko zadrżał mi głos, gdy składałem zamówienie, bowiem starszy pan, który wyłonił się z pokoiku na zapleczu i bez pośpiechu znalazł wśród swych towarów to, czego chciałem, popatrzył na mnie dziwnie, obwiązując pakunek z mym nabytkiem. Zapłaciłem żądaną sumę, lecz nagle dziwnie zabrakło mi chęci, by wyjść. Oparłem się więc o kontuar i zapytałem, jak idą interesy. Dowiedziałem się, że klientów jest mało, więc zyski mocno spadły. Cóż począć? Ulica podupadła od czasu, gdy miejski ruch znalazł sobie inne arterie. To jednak miało miejsce 40 lat temu, tuż zanim umarł mój ojciec oświadczył sprzedawca. W końcu wyszedłem stamtąd i żywym krokiem opuściłem ową ulicę. W rzeczy samej była nader ponura. Z radością więc wróciłem na gwarne i hośliwe aleje. Chcesz zobaczyć, co takiego kupiłem? Austin milczał, skinął jednak lekko. Wciąż wyglądał blado, jak gdyby walczył z mdłościami. Williers wyciągnął szufladę w bambusowym stole i pokazał Austinowi długi zwój liny, nowiutkiej, twardej. Na jednym końcu zawiązany był stryczek. Najlepsza, konopna, oświadczył. Sprzedawca powiedział, że właśnie takiej używa się w tym fachu. Od końca do końca ani odrobinki juty. Austin zacisnął zęby i bił wzrok Williersa, z każdą chwilą blędnąc coraz bardziej. Nie zrobiłbyś tego! Wydusił w końcu. Nie chcesz przecież mieć krwi na rękach, Boże drogi! Wyrwało mu się z nagło zajadłością. Williers, nie mówisz poważnie! Zostałbyś katem? Nie. Dam jej wybór. Zostawił Helen Wołan na kwadrans w zamkniętym pokoju, sam na sam z tą liną. Jeśli po naszym ponownym wejściu okaże się, że jej nie użyła, wzywam najbliższego policjanta. I tyle. Muszę już iść, nie znam co tego. Dobranoc. Dobrej nocy, Austyn. Drzwi trzasnęły, lecz po chwili znów stanęło otworem. W wejściu stał Austyn, upiarnie wręcz blady. Zapomniałem, że też miałem ci coś do powiedzenia, oznajmił. Dostałem list od doktora Hardinga z Buenos Aires. Pisał on, że opiekował się Marykiem przed jego śmiercią przez ostatnie trzy tygodnie. I napisał ci, co zabrało go z tego padału w kwiecie żywota? Może febra? Nie, nie febra. Według doktora doszło do ogólnej zapaści całego organizmu, spowodowanej najprawdopodobniej przez jakiś ciężki wstrząs. Twierdzi jednak, że pacjent odmawiał wszelkich wyjaśnień, co oczywiście w pewnym stopniu utrudniało kurację. A coś jeszcze ci napisał? Owszem, list doktora Hardinga. Kończył się następująco. Obawiam się, że to wszystkie informacje, jakimi dysponuję, odnośnie pańskiego nieszczęsnego przyjaciela. Nie przybywał on w Buenos Aires zbyt długo, właściwie nikogo tu nie znał, z wyjątkiem pewnej osoby o niezbyt ciekawym charakterze, którą zresztą wkrótce potem opuściła miasto, jakiej pani Wawan. Tłumaczył Tomasz S. Gałązka. Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek Brzezowski, a to był kolejny odcinek audycji Tchnienie Grozy. Tchnienie Grozy nagrywam już ponad 10 lat i włożyłem w ten projekt masę swojego czasu oraz pieniędzy. Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę audycję finansowo, co pozwoli na upgrade sprzętu, opłaty serwerów. Wejdź na www.patronite.pl przez tchnienie grozy. Audycja była i zawsze będzie za darmo, ale każde wsparcie jest naprawdę miło widziane.